Hamaki na miejscówce już są rozbite. Przystępujemy do zbierania drzewa, żeby sobie jakieś jedzonko zrobić. Proszę. Kanapowy w naturalnym swoim środowisku. Walczę o to, żebyśmy przetrwali w tej dziczy. Tak. Panie, jak w Andach. Żeby te dziki nas nie zaatakowały. Musi być dużo ognia. Ja tak myślę, że to nie chodzi o to, żeby dziki nas nie zaatakowały, tylko nie mamy tyle soku, żeby się z każdym podzielić. To się sok z brzozy wyciśnie. Ale trzeba powiedzieć, że jak na razie... Prawdziwi buszkrawcowcy sobie dają radę. Na razie, dopóki miejscówka nie ma tylu amatorów, to drewna jest w pobliżu bardzo dużo. Jak trzeba będzie iść do sąsiednich lasów, to już będzie gorzej. Ale miejscówka naprawdę w bardzo fajnym, zacnym miejscu. Las dookoła, proszę, zielono. Tu jeszcze proszę kamerę na mnie. Muszę powiedzieć, że tak klimatyczne miejscówki dawno nie widziałem. Cywilizacja to chyba tutaj jeszcze nie dotarła dawno temu. Znaczy dawno temu nie dotarła. Nie wiem, czy się dobrze wyrażam. Ptaszki śpiewają pod jaworem. Dużo miejsca zrytego przez dziki, także jest szansa, że będziemy mieli gości. Jest naprawdę tak. Widać, że mustroń, który tam akurat rąbie, ma talent. Talent do znajdowania takich rzeczy i chwała mu za to. I miło mi, że się podoba. I podziękowania, że jako chyba pierwsi zostaliśmy właśnie, tu zaproszeni. My tu jesteśmy inauguracyjne, jako taka pierwsza grupa większa. Tak jest. O, no to jest nam szczególnie miło. Pierwsza i pierwsza nocka w sumie. Dla ciebie też? Dla mnie też, bo miałem już tu być na nocce, ale nie wypaliły plany. I pierwsza moja nocka również na mojej miejscówce. Ale no można powiedzieć, w doborowym towarzystwie będzie tak. Raźniej. Będzie raźniej. Szczerze mówiąc, sam nie chciałem, bo się bałem dzików. No, będzie więcej ofiar, będą, w wiadomościach teraz będziemy dłużej. Szanse wzrosły 1 do 4. Że to nie na mnie trafi, tak? Tu proszę jest. To jest duża szansa, że pierwszą ofiarą będzie Kane, który wisi na nic. Tu się rozbił mustroń. A nasze hamaczki wiszą tutaj. To jest kanapowego. Tu jest mój. A Kane się jeszcze rozbija. Bo Kane ma czas. A Kane się spieszy. Dokładnie. Kane'owi się nie śpieszy. Ale też ma w bardzo fajnym miejscu. Miejska ziemia, wiesz, że tutaj ciężko... Znaczy właśnie zbyt łatwo wszystkim sobie. To mnie lekko martwi. Będzie dobrze. Mnie to cieszy, bo wszędzie, gdzie będziemy się zawsze rozbijali, to będzie jakieś kamory w drzewie albo coś. No ja się rozbiłem na korzeniu. Jesteśmy w tej chwili już na miejscówce u leśnego luzaka, czyli u mustronia. Dzień dobry. Myślę, że tego człowieka nie trzeba przedstawiać, jest on znany wszystkim youtuberom i nie tylko związanym z tematyką bushcraftu. Co a ty dupisz? Okej. Okay. Ja nie muszę dupić, bo ja bym dupił, to by dupą ruszał. Nieważne, generalnie jesteśmy dzisiaj na miejscówce właśnie w leśnym luzie. Sam to gadał dzisiaj. My jesteśmy w leśnym luzie dzisiaj. Czy u leśnego luzu? Nie, jesteśmy dzisiaj wszyscy w lesie na luzie. Na luzie, dokładnie. O, to jest najlepsze. I stąd właśnie nazwa kanału. Najważniejszy w życiu jest luz. Czy w lesie, czy w domu, czy w pracy, czy w szkole. Chciałem tu bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za to, że mogliśmy tutaj spotkać się w takim gronie większym czy mniejszym, ale jednak. No i zapytać, co spowodowało, że możemy dzisiaj tutaj spędzić czas razem. Telefon ode mnie. Po pierwsze, bardzo mi miło, że tu jesteście. A po drugie, to sami żeście się wprosili. Znaczy, co spowodowało? No, wymusiliście na YouTubie to. No. Znaczy, ja przyznam się, że jako ostatni. Co oznacza, że prowadzę. Ale nie ukrywam, chyba lubię chłopaków, więc no nie miałem wyjścia. Lubisz chłopaków? Dobrze, daleko śpisz.
No i pogadamy. Znaczy, ja chciałem bardzo serdecznie prosić o nienadinterpretowanie tego stwierdzenia lubię chłopaków, gdyż Mustroń po prostu lubi towarzystwo. I nie chodzi tutaj, że lubi chłopaków. Chodzi o kanapowe trio, którym też dziękuję, że przyjechali do mnie. I to będzie pierwsza nocka na tej miejscówce mojej nowej. Także. I powiem, że wygląda to lepiej, mogę powiedzieć, że wygląda to lepiej jak się tutaj jest niż to, co nawet Mustroń pokazuje na swoich filmach, bo nie oddaje tego tego klimatu, który tutaj jest. Naprawdę jest tutaj fajnie, bardzo mi się ta miejscówka podoba. Bardzo klimatyczna. Bardzo jest klimatyczna, dużym plusem, a nawet bardzo dużym plusem, albo jeszcze większym plusem, bo wszystko jest teraz z plusem, jest to, że jest mnóstwo opałów dookoła. Nie dookoła, nie trzeba się tylko na miejscu. Na miejscu dosłownie, więc zanim tutaj ten opał, że tak powiem, zniknie w ognisku, to takich spotkań może odbyć się wiele. Dokładnie. No a ty, kobra? No tak jak już Kane wspomniał, no bardzo klimatyczne miejsce. No tak, chciałem powiedzieć, że kobra jest osobą niesamowicie wylewną. U niego po prostu słowotok, usta po prostu mu się nie zamykają i to co on mówi, ciężko czasami powstrzymać. On dopiero zaczyna rozmawiać, jak kamera się wyłącza. Zgadza się. Albo jak bunkry widzę. Zgadza się. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właściwie no co, no zgadzam się z Kane'em w 100%, a dodatkowo jeszcze mam nadzieję, że kolega Mustroń nie będzie tak samolubny i będzie zapraszał następnych gości do siebie, a ja osobiście jestem dumny, że jesteśmy tutaj pierwsi i że możemy przecierać szlaki dla innych gości. Ale nie wspomniałeś jednego, że dzisiaj na fajny bunkier was zabrałem. No bunkier, tak, bunkier był rewelacyjny i muszę powiedzieć, że mieści się co prawda niedaleko stąd, ale gdyby nie ta leśna miejscówka, to może tam byśmy dzisiaj rozbili ogień. Tak, ja byłbym za. Kobra by tam mieszkał. Ja też. A Kane, ponieważ szuka cały czas mieszkania, spania dokładniej, także generalnie pewnie by też tam gdzieś się rozbił. To co, my bierzemy się teraz za pieczenie kiełbasek, za jakiś posiłek. Jeżeli zobaczymy się później, to już może być ciemno, więc pewnie tylko jakieś przebitki. A reszta, jak Bóg i los da. Jakiś posiłek. Zobaczcie, co on kazał dzisiaj przynieść znowu. A to muszę powiedzieć, że zobaczcie, co tutaj kolega Mustroń ma. To jest takie specjalne coś do ugniatania jajec. Jeżeli ktoś będzie niegrzeczny, wkłada mu się tutaj jajca. Musiał coś. I tyle. A tościki na pewno wyjdą pyszne. Do zobaczyska później. Tościki z jajami. Nie, to było jajecznica na oczach. Jaja na oczach. Jaja na oczach, coś takiego było. Pamiętam, że to nawet zrobiłem. Ognisko już się pali. Kawka zrobiona. A resztę ekipy nie widać. Wszyscy sobie jeszcze smacznie śpią. Proszę, tu jest jeden. Tu jest drugi śpioch. A tam jest trzeci śpioszek. Ciekawe, kiedy państwo wstanie. Na razie też nie pada. Bardzo piękna miejscówka, zielona, ptaszki ćwierkają. Ja sobie teraz pomału kawki się napiję, będę dla chłopaków pilnował ogniska, co jak wstaną, żeby mieli na czym zrobić jedzenie. Mamy akurat dzisiaj niedzielę rano, koło godziny 8. Myślę, że miejscóweczka Leśnego Luzaka została ochrzczona prawidłowo. Wszyscy przeżyli nockę. Nikt nie został pogryziony, pokąsany, porwany przez dzikie niedźwiedzie. Co oznacza, że jest naprawdę bardzo... Napowego dziki wyłomotały! Proszę bardzo. Marzenia Kane'a słyszycie tutaj. Chłopak ma swoje tam jakieś fantazje. No niestety nie udało się ich zrealizować. No, ale może kiedyś, jak przyjedzie tutaj sam. Zobaczymy. Generalnie w tej chwili Mustroń sobie spokojnie w hamaczku tam jeszcze wisi, nie wychodzi. No. Jeżeli chodzi o kobrę, to jest to najwcześniejszy ranny ptaszek naszego obozu. Zdążył już tutaj zrobić porządki, rozpalić ogień. 5:30. No, 5:30. Widzieliście kiedyś takiego zwyrodnialca? Już tak nie da się żyć po prostu, 5 rano. Tam za mną
Ogień już się pali. Za chwileczkę będziemy znowu jakieś tam potrawy nabijali na patyk albo na ruszt i konsumowali. No a ja jeszcze też pokażę wam tutaj przez chwilkę panoramę okolicy. Hamaki, tarpy i tak dalej pokazali wam już wczoraj, a ja dzisiaj wam pokażę, jakie to jest naprawdę fajne, ładne i urokliwe miejsce. No i teraz jeszcze tak na szybko. Kawałka terenu. Och, popatrzcie, jak fajnie. Tak wygląda nasze obozowisko. Pewnej odległości. Tu jeszcze taka ciekawostka. Jedno z niewielu obozowisk, w których miałem okazję biwakować i spać, które mieści się tuż nad wodą. Tam w dole. W tej chwili już trochę sucho i nie widać za bardzo, ale mieści się mały potoczek. Właściwie w tej chwili glinianka bez wody. Tam z jakimiś plamami. Ale bez jakichś kłopotów. Nie, jest. Nawet sobie szemrze strumyczek. O, tam. Także w razie potrzeby. Tam. O. Także w razie potrzeby można spokojnie tej wody sobie zaczerpnąć, przefiltrować, przygotować i można spróbować ją wypić. Nie wygląda na brudną. Ślady zwierząt są, także pewnie też piją i żyją. Dzisiaj mamy drugi dzień wizyty na miejscówce u leśnego luzaka, czyli u kolegi Bustronia. Ponieważ tradycją kanału, myślę, jest zawsze przeprowadzenie wywiadu z ciekawym człowiekiem, ale niestety nie ma nikogo innego, więc został mi tylko Nie ma nikogo ciekawego. Dlatego chciałem przywitać Cię po raz kolejny, już drugi raz. Wczoraj jeden raz, dzisiaj drugi. I chciałem zapytać, jak udało się znaleźć tak fascynujące miejsce? Czy to jest jakieś celowe działanie na zasadzie poszukiwania, czy przypadek? Trochę znam te tereny, bo tu przebywałem nieraz, ale chciałem zawsze miejscówkę mieć w okolicy jakiejś rzeczki, wody i stwierdziłem, że pójdę sobie szukając źródła tutaj rzeki, którą znam. I przez przypadek znalazłem to miejsce. Myślę, że jest bardzo fajne. Mhm. Pytanie jest następne ode mnie. Ile czasu zajęło Ci przystosowanie terenu? Bo z tego co widzę, nie ma tutaj dużo roślinności, nie ma trawy. Taka fajna właśnie podbudowa pod bazę. No ale trzeba było trochę ogarnąć, nie? Szczerze mówiąc, ja tutaj nic nie robiłem. Wyście na dzisiejszej nocy zrobili całą robotę, a ja nie musiałem nic. Nieprawda, nieprawda, bo przecież oglądaliśmy filmy z budowy tego szkieletu. No i zapewne będzie to wyglądało jeszcze zupełnie inaczej, nie? Czyli jacuzzi, sauna, solarium. Tam już jest miejsce na basen. O, basen, a toaleta też będzie taka pod ogrzewana? O toaletę to trzeba się Kejna pytać, bo już sprawdzał. No tak, zapomniałem, że Kejn na każdym zlecie jest specjalistą od toalet. Ma tutaj taką specjalną różdżkę do wykrywania, co, gdzie, jak i kiedy. Podobno znalazł bardzo dobre miejsce. Bomba. No dobra, a kiedy podciągniesz hydraulikę, wodę bieżącą, tego typu rzeczy? Jak będzie czas. Czyli z tego wynika, że słyszałem, że masz plany pociągnąć tutaj jakieś, znaczy zrobić jakieś takie zagłębienie z wodą, żeby można było spokojnie korzystać. Tak, w tej rzeczce chcę zagłębienie zrobić, aby można tam łatwiej wodę nabrać. No jak będzie ciepło, to żeby można sobie usiąść. A nie boisz się, że się na przykład kaczka utopi? Pewne obawy są, ale wiesz, jakoś to muszę przeżyć. A zapytam po raz, znaczy następne pytanie, jakie mi się nasuwa, ponieważ my tutaj jako kanapowe komando jesteśmy pierwszymi gośćmi i jesteśmy naprawdę bardzo zaszczyceni. Czy planujesz zapraszać następnych? Tak jak już wspomniałem wcześniej, ja was nie zaprosiłem, sami żeście się wprosili. No to z tego wynika... Inni też się muszą sami wpraszać. Czyli z tego wynika, że po prostu wystarczy puścić famę, że trzeba się z tobą skontaktować, a ty już zrobisz selekcję, tak kto może, a kto ale nie może. Nie zgodzę się z tym, nie do końca, bo pod twoim filmikiem w komentarzu żeś napisał, zapraszam. Ale nie napisał pod spodem wszystkich. Ale było zapraszam.
Czyli z tego wynika, że będziesz po prostu przeprowadzał ostrą selekcję, czyli lista zgłoszeń, będziesz dobierał kątem... Śmiechy śmiechami, ale już znamy się tutaj w tym całym otoczeniu bushcraftowym tak zwanym, więc ja nie widzę problemu, żeby tutaj znajomi wpadali, czy to ze mną, czy nawet sami. No. Nie chcę też zrobić, żeby to była taka ogólnodostępna miejscówka, bo to... No wiemy, co się może stać. Wiemy, co się później dzieje, jak to ktoś za dużo osób o tym wie, to już później różne rzeczy się dzieją z takim miejscem. No, coś w tym jest. Demolki, wykorzystywanie miejsca niezgodnie z przeznaczeniem. Nie wspomnę o tym, że ktoś, kto się nie zna, może tutaj zrobić niezłego bałaganu typu pożar czy coś, nie? Dokładnie. Ale materiału drzewnego, tam drewnianego, który tutaj wokół nas jest, wystarczy chyba na budowę naprawdę porządnej, ja bym to powiedział, leśniczówki, gajówki. Materiału jest tu... Mustroniówki, mustroniówka. Nie, materiału jest tu naprawdę dużo, bo to świeże miejsce, no to jeszcze tego wszystkiego jest i faktycznie no, można by tu dom zbudować z tego. Ale no, po dzisiejszej nocy, kiedy udało mi się skutecznie jedną belkę złamać swoim ciężarem, to trzeba jednak uważniej dobierać materiał, bo drewno jest różnej jakości. Są tutaj, widzę, i sosny, są i brzozy, a brzoza jest bardzo zdradliwym drewnem. No, doświadczyłeś sam tego. To teraz zapytam Cię o coś zupełnie innego. Jak Twoje wrażenia z pierwszej nocki tutaj w naszym towarzystwie? Czyli czy czujesz się zażenowany naszą obecnością? Nie, no było bardzo sympatycznie. Ja nie pamiętam, bo spałem. No. Ja nie pamiętam. Mogę tylko tyle powiedzieć, że pamiętam, że Kobra przypominał, znaczy wspomniał, że wstał o 5.30 i budził to już wszystkich, zaczął zwijać obóz, także... No i podobno jakiś pies tu krążył, ale... Że policja? Nie. Skąd ty pies, ale... Znaczy powiem szczerze, ja liczyłem bardziej na jakąś sarenkę, która przyjdzie trąć rakitką. Chyba, że ty kanapowy tu się szpędałeś, tak? Z dziwnymi odgłosami w nocy. Znaczy powiem szczerze, ja specjalnie zamknąłem na zamek hamak, żeby z niego się przypadkiem nie wydostać przy luratykowaniu. Więc mam nadzieję, że nie miało tu absolutnie nic miejsca. Dobrze, nie będę wobec tego więcej dręczył pytaniami. Jakieś może jeszcze pozdrowienia dla widzów? Bardzo dobrze, a teraz artykujemy wyraźniej. Pozdrawiam wszystkich widzów kanapowego Komando i swoich również. No, a ja pozdrawiam wszystkich widzów kanału Leśny Luz, który sam jestem subskrybentem, więc pozdrawiam między innymi siebie. I chciałem was, drodzy widzowie, prosić, żebyście zajrzeli do Mustronia na kanał, bo robi bardzo fajne rzeczy. Zawstydziłeś mnie teraz normalnie. No mnie na przykład bardzo zachwycił twój geocaching, szczególnie tam jak skakałeś jak sarenka po tych słupkach w wodzie i wyciągałeś pudełka gdzieś od spodu. Myślę też, że subów mu się przyda. W końcu jak to się mówi, z czegoś musi budować tą miejscówkę. Dokładnie. O ile drewna ma pod dostatkiem, o ile gwoździe i cała reszta kosztuje. Dziękujemy serdecznie i idziemy do dalszej części filmu. Pozdrawiamy. Nigdy nie może być normalnie. Kończymy już na dzisiaj naszą wizytę na kanale i na miejscu Leśnego Luzu. Czy czujesz się wyluzowany? Ja jestem bardzo wyluzowany. 100%. Ale to wyciwałeś w uwagę. Kobra tak, nie. 100%. No muszę powiedzieć, że zamknięcamy to naszemu gospodarzowi, który zapewnił nam tutaj Leśny Luz właśnie w tych 100%. No i dziękuję. Była kupa, ale ze mnie, jak mówił stary przysłowie. Także myślę, że nie będzie to... Mam nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia wizyta tutaj. Ja również o to chcę. Ja każdy znowu się kiedyś tutaj prosić, ale tym razem już... Nie, dobra, teraz już zaproszę was sam. Nie będziecie się musieli zwracać. A naprawdę warto. A jeżeli potrzebujecie skorzystać z miejscówki Leśnego Luzu i wyluzować się trochę w lesie, uderzajcie zawsze. Pytajcie w komentarzach, czy można, czy nie można. Myślę, że troszkę większa grupa też się tutaj zmieści, a w grupie zawsze radzi. A link do kanału będzie pod filmikiem. I w filmiku też za chwileczkę gdzieś tam się pojawi u góry. Także wpadajcie, bo Leśny Luz to jest coś, co mi się lubi najbardziej. Do zobaczenia. Cześć.